gronie. Dzień dobry w ogóle, ja się nazywam Wojciech Edward Leszczyński. Ja powiem tylko o podstawie prawnej jakby tego sejmiku i oddam głos panu Kronopisowi, tak? Sławomirowi, który jako w imieniu zwołujących będzie kontynuował otwarcie tego sejmiku, doprowadzi do otwarcia i co będzie dalej, wybór marszałka i tak dalej. Ja tylko powiem... Proszę Państwa, pozwoliłem sobie jako Leszczyński zwołać sejmiki szlacheckie takim manifestem z 6 sierpnia 2014 roku, wydanym w Niepołomicach, w którym chcę przywrócić ideę sejmów szlacheckich, rozumianych jako sejmiki i sejmy ludzi szlacheckich. Ponieważ, drodzy Państwo, wiecie, że w Polsce szlachta ewidentnie, nawet liczebnie, wyróżniała się od szlachty zagranicznej, nazwijmy to tak, czy zachodniej. Znaczy u nas było od 10 do 17% szlachty. Tam było czyli ta klasowość nie miała tu miejsca, ponieważ nie było jakby ograniczeń ilościowych, prawda? Król nadawał szlachectwo za mężność, za odwagę, za szlachetne postępowanie, etc. Nadawał to pojedynczym osobom, nadawał to rodom i nadawał też wioskom, miastom, całej społeczności, nawet chłopom. Nie było to ograniczeń. W związku z tym ten stan szlachecki wywodził się od nadawania szlachectwa. Znamy jeszcze czasy średniowieczne, kiedy król pasował na rycerza i wtedy ci rycerze też byli w prostej linii, prowadzili jakby w kierunku szlachectwa, czy szlachciców polskich, rozumiało się przez to, że rycerz to jest człowiek, który dotrzymuje słowo, człowiek honoru, etc., więc o tym mówi. W związku z tym, ponieważ ja jako Leszczyński, z rodu Leszczyńskich, tej linii, która chciała panować w czasie sasaskich, ale nie udało się, bo król Stanisław został wygnany i różne perypetie, o których tutaj nie będę teraz mówił, doświadczyły ród Leszczyńskich, on na szczęście przetrwał. I mam wrażenie, że jako jeden z niewielu ma jakby prawo czy legitymację do zwołania tego typu obrad sejmików. Odzew jest, jak Państwo sami widzicie, skromny, ale od czego trzeba zacząć? To jest po pierwsze. Sprawa legalizmu tego sejmiku, czyli opieramy się tu na prawie zwyczajowym i prawie od starożytności, to znaczy od czasów Okietka, który pierwszy jako władca, jako jeden z pierwszych zaczął zwoływać wiece, one później zmieniły się w sejmy, czyli czyli zgromadzenie magnaterii, rycerstwa, ludzi szlachetnych w celu podjęcia pewnych decyzji, etc., etc. To jest z biegiem czasu, Sejm przynależał wyłącznie szlachcie. W związku z tym to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, czyli Sejm, nazwijmy to partyjny, on może mieć poważne problemy z legitymacją, prawda? Bo on się opiera na manifestie PKWN z 1944 roku, ta genealogia tego sejmu dzisiejszego, przedwojennego, opierała się na konstytucji marcowej Piłsudskiego. I teraz, drodzy Państwo, no ale żeby jeszcze pogłębić to prawo zwyczajowe, bo ktoś może zarzucać, że zebraliśmy się w sposób, delikatnie mówiąc, nielegalny, to ja tylko przypomnę Państwu, że artykuł 4 Konstytucji, ja zacytuję to, brzmi w ten sposób. Obecnej konstytucji, czyli tej konstytucji, która ma genezę w manifestie PKWN, bo to jest pewna sukcesja władzy komunistycznej i później postkomunistycznej, czyli bolszewickiej. No ale ponieważ ktoś nam może zarzucić nielegalność, więc musi się oprzeć na legalizmie, jaki dzisiaj panuje. Ponieważ ta Rzeczpospolita została nazwana w tej konstytucji i to w preambule jako trzecią Rzeczpospolitą, ja pozwolę sobie tylko zastrzec, że nikt nigdy nie może anulować decyzji i uchwał sejmów szlacheckich, ponieważ żeby to zrobić, musiałaby ta sama instytucja to zrobić, czyli sejm szlachecki anulować. W związku z tym, żeby tego nie było, z jednej strony się prowadzi pewną sukcesję władzy, a z drugiej strony jakby neguje się to, prawda? Natomiast ustawodawstwo szlacheckie, które dotyczy właśnie też sejmowania, sejmikowania, czy to, obowiązuje. Z tym, że to jest najjaśniejsza Rzeczpospolita, a teraz mamy trzecią Rzeczpospolitę. I teraz każdy z Państwa też się musi powoli określać życiem, czy chce służyć macosze, czyli trzeciej, potem czwartej, piątej, tak jak we Francji jest piąta, prawda? Czy, no bo mieliśmy mniej więcej taki układ Rzeczpospolitej. Korona Polska, czyli najjaśniejsza Rzeczpospolita, czyli Rzeczpospolita z królem, tak, królewska. Później mieliśmy drugą Rzeczpospolitę rozumianą jako postrozbiorową. No i później mieliśmy okres okupacji, później mieliśmy okres
PRL jako organ państwowy, jako twór państwo, twórczy czy państwowy. Później mieliśmy, obecnie mamy trzecią RP. Tak mniej więcej ta kolejna rzecz. Czyli można przyjąć, że druga RP, trzecia RP i PRL to są jakby macochy. Prawdziwą matką jest Najjaśniejsza Rzeczpospolita, bo nie można sobie tak dzielić matki, prawda, na drugą, trzecią, czwartą, to jest bez sensu. Reasumując, ustawodawstwo Najjaśniejszej Rzeczpospolitej obowiązuje i nikt nigdy nie odwołał tego. Ale ja się oprę na tej konstytucji, która w tej chwili obowiązuje. Artykuł 4. Władza zwierzchnia Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. Do nas, prawda? Jeżeli każdy z państwa jest narodem, naród trzeba to rozumieć dosyć szeroko. Myślę, że w kategoriach bardziej obywatelstwa, prawda? Ktoś to ma obywatelstwo polskie, ale też naród znaczy ród reprezentuje. To jest pierwszy punkt. A drugi punkt mówi tak. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. No powinno być poprzez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Co to oznacza? Że możemy wybierać posłów, którzy nas reprezentują. Ja opieram się na tym legalizmie obecnym. Nie na, tylko na prawie zwyczajowym. Albo bezpośrednio możemy to robić. Czyli każdy z państwa ma też konstytucyjne te obecne tej trzeciej RP umocowanie do organizowania się i reprezentowania narodu, bo władza zwierzchnia należy do narodu i sprawuje tą władzę albo pośrednio, albo bezpośrednio. No trudno sobie wyobrazić, że wszyscy jak jeden, 38 milionów Polaków, jednomyślnie w jakiej sprawie będziemy, prawda? Tu pewnie ustawodawca miał na myśli referenda, tego typu sejmikowanie, etc. Jeszcze jedna rzecz z punktu widzenia legalizmu, drodzy Państwo. Nasza konstytucja, to znaczy konstytucje wszystkie po kolei, ich tak dużo znowu nie było, czyli konstytucja 3 maja, potem konstytucja grudzieńska, potem zabory, prawda, potem konstytucja marcowa, potem konstytucja kwietniowa. Marcowa to jest 1921, kwietniowa to jest 1935, potem manifest PKWN, potem mówimy o komunistycznych konstytucjach, nie będę ich wspominał, 1952 roku, Przewodnia Siła Narodu, PZPR i tak dalej, to wiecie. I potem jest ta nasza konstytucja z 97 roku, ta nazwijmy to wolnościowa, tak ją nazwijmy w tej chwili, czyli taki jest mniej więcej układ. No i czy one przewidywały formę rządu polegającą na takim systemacie, że mamy to Sejm, mamy to sejmiki i mamy sejmiki generalne? Otóż ta ostatnia ustawa generalna, zasadnicza, czyli w postaci konstytucji, należy rozumieć jako ustawę taką jedną z ważniejszych, prawda, zasadnicza, ona przewiduje Sejm, przewiduje Senat, rozumiane tak jak dzisiaj to jest, zawłaszczone przez te partie bardzo szybciutko i nie przewiduje natomiast sejmików. W ogóle nie przewiduje sejmików. I teraz sejmiki te wojewódzkie, czyli odpowiedniki w szlachectwie to sejmik generalny, one nie mają umocowania w konstytucji. One się opierają w tej działalności na ustawie samorządowej, na randze niższego szczebla. Czyli sami sobie już posłowie określili sejmiki, w sensie wojewódzkie, że to będą sejmiki tylko wojewódzkie. Natomiast gdybyśmy się wrócili do naszej organizacji państwa o 200, 300, 400 lat, no mniej więcej musielibyśmy się wrócić do około 500-600 roku, jak organizowaliśmy się jako Wenedowie, nazywani Słowianie. Czyli to jest 500-600 lat po Chrystusie. Wtedy były pierwsze wiece. One były potem bardzo już spisywane przez czasów Łokietka, to mówimy o 1304-1333. Potem Kazimierz Wielki, który też zwoływał wiece i potem jest Jagiełło, który zwoływał jeszcze wiece, a potem już jest Kazimierz Sprawiedliwy, który zwoływał już sejmy, bo to jest od staropolskiego słowa sejm, jako ucieranie, zbieranie się i tak dalej. I tradycja sejmu w Polsce liczy od 1498 roku, to mamy ponad 500 lat tradycji sejmowania. Na czym to polegało? Też Państwo musicie wiedzieć, polegało to na tym, że król zwoływał sejm uniwersałami, ale żeby się do Sejmu Rzeczpospolita była za czasów Zygmunta Starego 3 razy większa, żeby się szlachta zebrała, bo tylko ona właściwie zwyczajowo, nikt tego nie regulował, ona wiadomo, że tylko ona reprezentowała, to żeby się zebrała, no więc musiała dostać bici i musiała wybrać przedstawicieli. Więc zbierały się sejmiki konwokacyjne, bo te sejmiki były właśnie po to, żeby wybierać delegatów, bo tych sejmików było różne typy były. Jeżeli chodziło o większy obszar, to były sejmiki generalne. Czyli krótko mówiąc, szybko organizacja sejmowania zrobiła się taka trójszczeblowa. Ponieważ województw w Polsce było bardzo dużo. Państwo pamiętacie, tych województw kilkadziesiąt było. Nie było tak jak dzisiaj 15, tylko było kilkadziesiąt. W związku z tym ziem, bo tu mówimy cały czas o ziemię, powiat był bardzo mocny. Powiat był niesamowicie mocny, powiatów nie było tak dużo. Powiat na przykład na województwo składało się kilka powiatów. Czyli województwo dzisiejsze
które byłoby troszkę mniejsze, ale miałby zdecydowanie mniej powiatów. I te sejmiki ziemskie były jakby powiatowe. Jeżeli zbierało się kilka powiatów, to był sejmik generalny, czyli kilka powiatów. A i one jakby uzgadniały to, co ma być przedstawione na sejmie, żeby na sejmie nie było, nie było no, tak dużej ilości szlaków. Natomiast w naszej tradycji istnieje też sejm konny tak zwany. Dzisiaj trzeba go traktować tak w cudzysłowie, sejm konny, to znaczy taki sejm, który był powszechny. I właśnie taki sejm ja zwołuję w Niepołomice. To znaczy każdy może przyjść bez pełnomocnictwa, znaczy bez przedstawicielstwa. Każdy może przyjechać. I na przykład na sejmie elekcyjnym, i dzisiaj obchodzimy rocznicę tego sejmu, 11 września, niektórzy mówią 11-12 września 1734 roku, czyli na elekcję króla Stanisława Leszczyńskiego przybyło, i tu są różne dane, od 30 do 70 tysięcy szlachtów. Proszę sobie wyobrazić, Warszawie, Wola, miasteczko, 70 tysięcy ludzi, którzy zabierają elekcyjny sejm. Elekcyjny sejm był taki, który ma coś ma kogoś wybrać, coś wybrać, prawda? Więc sejmy konne były w takich bardzo rzadko zwoływane i one miały, no najczęściej były zwoływane, jak była elekcja królewska, ponieważ od śmierci Zygmunta Augusta myśmy postanowili wybierać sobie króli, prawda? Nie dopuszczaliśmy tej formuły vivente regge, wybieraliśmy króli. I jeszcze raz podkreślę, bo wiem, że pan się Sławomir może denerwuje, ale ja myślę, że ten legalizm jest podstawą, żeby dalej debatować. Ten legalizm jest bardzo ważny, żebyście państwo innym przekazali. Był tu Wojciech Edward Leszczyński z rodu Leszczyński, z Fundacji imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego, który własnoręcznym podpisem wydał manifesty i zwołał sejm walny szlachecki, czyli konny, konfederowany, żeby nie obowiązywało liberum veto, 4-5 października i z tradycji wynikało, że jeżeli król lub ktoś obecny z takiej linii królewskiej zwołuje taki sejm, to sejmiki przedsejmowe, bo o takim tu dzisiaj mówimy, powinny się zebrać 3 tygodnie wcześniej. I teraz jeszcze kilka słów. 3 tygodnie wcześniej to jest właśnie ta data. Sejmiki zbierały się na danej ziemi. Tu już, już do pana Sławomira mówię to i do pana Rafała, którego tu dzisiaj nie ma. I do państwa to też mówię, żebyście wzięli... Ja teraz rozmawiam z panem Rafałem, zepsuł mi się samochód. Ja wiem, to już wiemy, to przeprosimy w jego imieniu. To jakby, no z jego tutaj... Jako zwołujący pan go reprezentuje, pan Sławomir, tu jest wszystko zgodnie z prawem lekarki, nie ma problemu, jeżeli pan Rafał, my musimy działać bardzo nowocześnie i szlachetnie. Jeżeli pan Rafał, jako zwołujący, nadaje panu Sławomirowi pełnomocnictwo, nawet przez telefon, zobaczcie, Moniuszko na taką no, operę zrobił verbum nobile, słowo szlachecica, prawda? Co to znaczy? Nie, słowo szlachcica, czyli jeżeli upoważnił, to nie bawmy się materialnie i tak dalej, bo to nie na tym wszystko to polega. My działamy w innym trybie. Pan Sławomir jest totalnie umocowany, moim zdaniem, i ja to namaszczam pana Sławomira, żeby on poprowadził, doprowadził do sytuacji, w której zaczniemy wybierać marszałka, bo on jest taki wyważy, bo on stanie się moderatorem, prawda? Czy to będzie ktoś z państwa, czy ewentualnie ja, to państwo przegłosujecie, to od was będzie zależało. Musicie poczuć tą siłę własną, tą siłę. I teraz odnośnie frekwencji. Otóż tu państwa pocieszę, że są jakby dwie formuły tutaj. Bo też były problemy z frekwencją i frekwencja, ktoś mądrze powiedział, jak są 2-3 osoby, to już jest prawne. Tak, tak. Generalnie tak. Nawet były dyskusje w XVII-XVI wieku, co jest wtedy, kiedy jest mała frekwencja. Bo z reguły frekwencja nie była duża, na sejmikach mówię w tej chwili. To było 20-30 osób. Naprawdę, dużego powiatu. To znaczy nie tylko chodziło tu o koszty, bo koszty nie było, tylko nie każdy czuł się na siłach zabierać głos, coś artykułować i tak dalej, prawda? Zresztą nie będę tutaj mówił, bo nie wiem, dlaczego była taka mała frekwencja. To jest po pierwsze. I po drugie natomiast, drodzy państwo, chciałbym wam coś przeczytać. Zapewne rozpoznacie tekst, jakby to powiedzieć, ewangeliczny tekst, ponieważ my musimy działać w Duchu Bożym, katolicki. I musimy to jasno mówić. Nie jest to żadne zebranie ateistyczne, niesprofilowane, tolerancyjne. Nie. Nie, ja zwołałem sejmy i sejniki o profilu ewidentnie katolickim. Znaczy, mógłby to przyjść nie katolik i funkcjonować jako uczestnik, ale za bardzo bym go nie widział, chociaż bywały takie przypadki, że protestanci prowadzili obrady jako marszałkowie, że każdy z państwa, no, jak gdyby bierze udział w sejniku, a przynajmniej warto to wiedzieć, sejniku, który jest sejnikiem Polaków, których większość jest katolicka. Czyli żeby być reprezentatywni, powinniśmy być sejmem sprofilowanym katolickim. Więc ja jestem katolikiem, pan Sławomir zapewne też, pan Rafał zapewne też i państwo zapewne też. To jest takie domniemanie, to jest domniemanie po prostu. Ale o czym powiemy? A skoro jest takie domniemanie, to państwo coś przeczytam.
Dalej zaprawdę powiadam wam, jeżeli dwaj z was na ziemi zgodnie to o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Gdzie jest dwóch lub trzech w imię moje, to jest ostatnia Ewangelia z ostatniej niedzieli, proszę Państwa. No, ta Ewangelia i Pismo Święte nie dotyczy tylko, a właściwie w ogóle nie dotyczy dewocji. W Piśmie Świętym nie ma módl się i tak dalej, chociaż oczywiście tylko generalnie odnosi do postępowania się. Jak masz postępować? Jak masz działać? I Ewangelia poucza tutaj, jako Pismo Święte, które ateiści też muszą się do tego ustosunkować, jako mądra księga, która mówi, jeżeli dwóch ludzi lub trzech zbierze się w imię tych samych wartości, bo to jest napisane w imię moje, ale domniemywać należy, że w imię moje, to znaczy, że nie ma trzech, z których każdy jest innej wiary, prawda? Bo to wtedy byłaby kakofonia i wieża Babel. Czyli jeżeli jest trzech, którym spotykacie się w moje imię, jakby pod moimi auspicjami, prawda? To Rzymianie mówili auspicje, czyli jakby patronat, jakby duch taki, który się unosi, to ja jestem pośród was. Coś z tego się urodzi, prawda? I dwóch, trzech. No nie napisał tu Chrystus, bo to są słowa Chrystusa, nie napisał. Jeżeli was będzie 20, 30, to jest... Nie, dwóch, trzech. I państwo musicie wiedzieć, ja jestem bardzo szczęśliwy, że was jest tylu tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięcioro. Bo to jakby przesądza, że jest nas więcej niż troje, prawda? A to przesądza, że jeżeli jesteśmy skoncentrowani, bo jeszcze powiem tylko dwa słowa i już przechodzimy do meritum, bo ja tu przyjechałem tylko, żeby zagaić, żeby podkreślić legalizm tego spotkania i że to my mamy moc sprawczą. To widzicie Państwo, mi uwierzyć na słowo, zresztą Pan Sławomir jest samorządowcem i powoli on będzie tą nogą tak przechodził na tą stronę sejmikowania takiego szlacheckiego, a nie to sejmikowanie, które quasi-sejmikowanie, bo coś takiego istnieje, samorządowe. I teraz kilka słów Pan nie chciał, żeby potem już rozwijał tą myśl, bo się zajmiemy jakby prelekcją, ale powiem Państwu w ten sposób, że dzisiaj te sejmiki, one funkcjonują, partyjne. To znaczy polegają to na tym, że jest Rada Miasta, są radni i oni mają sesję. Te sesje to jest nic innego jak właściwie sejmikowanie. Tylko problem polega na tym, że ta cała struktura władzy samorządowej i, zresztą będą teraz wybory, i niesamorządowe, czy parlamentarne, została uwłaszczona partyjnie. Znaczy w 100% prawie partie przejęły ten system. I dają taki jakby, no nie stosują nazwy sejmik, ale dają jakby taki sygnał, że oni właściwie respektują to, troszkę to pozmieniali. I te sesje rady to są sejmiki. Oczywiście każdy prawie jest z partii, partie się podzieliły. Tak samo jak jest w Sejmie. Sejmik wojewódzki, czyli śląski tutaj mam na myśli, w tej samej konfiguracji działa. Wybieramy, zresztą Państwo będziecie się wybierać, prawda? No praktycznie nie macie innych szans, jak wybrać kogoś z partii. Te są uwłaszczeni, 99% będzie ludzi z partii. I to samo dotyczy Sejmu. Reasumując, cała ta samorządowa, a tych ludzi partyjnych mamy w Polsce około 200-300 tysięcy. Tak? I oni nie są naszymi, 200-300 tysięcy rządzi 48 milionami. Oni nie są jak szlachta, która stanowiła 17%. Ktoś może zarzucać szlachcie, ale ona miała 1/5 narodu to było. I to ludzie byli z 5 językami wykształceni i tak dalej, nie chcę o tym mówić, proszę Państwa. Była ta ogromna reprezentatywność i mnie się wydaje, że my robimy ruch, który polega na tym, że my działamy według kategorii szlachetności. Czyli nie wybieramy według kryterium partyjnym. To znaczy, jeżeli ktoś tu jest z partii, to jest z partii, tylko powinien to jawnym tekstem powiedzieć, że jest z partii i po prostu jest z partii. Czyli nie, ktoś nie przejął tego sejmiku szlacheckiego, tylko partyjnym, no bo właściwie to wtedy można powiedzieć, no poza taki sejmik można to robić na sesji Rady Miasta. Ja namawiam tych wszystkich burmistrzów, żeby oni powoli, to jest taka zwana teoria konwergencji, żeby oni powoli przychodzili na nasze sesje, a my ewentualnie na nich sesje, żeby w końcu wypracować moduł, żeby w Drzewcu i innych miastach powstawały sejmiki ziemskie. Tu mam na myśli w tym momencie powiat żywiecki, to co się dzisiaj dzieje. I on jest prawny. Teraz sobie wyobraźcie Państwo, każdy z Was, może jest Pan Sławomir, oprócz mnie, który nie powinien zabierać głosu, czyli jeżeli zostanę marszałkiem, to ja będę tylko obserwatorem, będę rejestrował, że jeżeli ktoś ma dziedzictwo tej ziemi, bo to ziemia nadaje mandat i czuje się tutaj dziedzicem, w sensie dziedzicznym tutaj, albo od pewnego czasu zamieszkałym, to ta ziemia mu nadaje mandat w sensie prawa naturalnego, prawda? On powinien ją w sensie prawa naturalnego, jeżeli jest człowiekiem szlachetnym, chronić, bronić, dbać o nią, etc. Wiadomo o co chodzi. To ziemia nadaje mandat, nie partia. Natomiast komuniści, bolszewia i wcześniej jeszcze, właśnie rewolucja francuska, bo w rewolucji francuskiej był taki twór, jak był w tej chwili i już pan podaje, i był w pewnym momencie, bo były kluby, jeszcze partie nie istniały. I było, kto jest za królem, to na prawo, kto jest na lewo. I wtedy jest przyjęta geneza partii politycznych. Czyli mówimy o roku 1789,
kiedy powstają pierwsze partie polityczne, prawda? Dwie. Prawica i przeciwnicy króla, czyli późniejsza lewica, prawda? Oczywiście zwołano tam sejmik, stany generalne Francji, gdzie oni nie mieli tych tradycji i pierwszą ich decyzją to było zgilotynować króla. Król nam jest niepotrzebny, będziemy sami rządzić. No i całe te czasy terroru, dyrektoriatu, nie chcę o tym mówić, ale to jest geneza, żebyście Państwo wiedzieli, geneza, oczywiście zgilotynowali Ludwika XVI, dlatego tu jestem, a Ludwik XVI był wnuczkiem Marii Leszczyńskiej. Więc od razu króla się pozbyli, prawda? Nie chcemy króla, my chcemy tutaj już bez króla funkcjonować. I wtedy zadziałały w Europie parlamenty, ponieważ w zachodniej Europie nie było czegoś takiego jak parlamentu. Oni się próbują naciągać, Anglia próbuje naciągać, Niemcy próbują. Nie było żadnych parlamentów. Żeby znaleźć parlament, trzeba się coś od starożytnej Grecji. Że Europa Zachodnia i Rosja, Duma Rosyjska, ten ich parlament, oni naciągają na niecałe 100 lat tradycji. Ja mówię o tradycji naszego Sejmu 1000 prawie lat, a oni mają 100 lat, no, żebyśmy wiedzieli, w jakiej pozycji my tu jesteśmy. W zachodniej Europie parlamenty powstawały w XIX wieku. Niemiecki, angielski, XIX wiek, a my znowu mamy 1000 lat. To my rządziliśmy się oddolnie zawsze. Oni, ponieważ zauważyli, że ta formuła po rewolucji francuskiej jest groźna, powoli ci władcy odpuszczali i budowali takie struktury, nazwijmy to, no nie samorządowe, bo to już daleka droga, ale takie no, parlamentarne, dopuszczając głosy, prawda? Oczywiście całkowicie kontrolowane, to co jest w tej chwili w Rosji, co 100% kontrolowane i to mamy w tej chwili w Polsce. Gdzie jest problem, proszę Państwa, że zachodnia Europa i wschodnia Europa, dla nich ten obecny system jest wyższym stopniem wolności niż mieli. Tam były systemy totalitarne, despotycznych królów, prawda? Dla nas, kiedy byliśmy republiką z królem, ten system partyjny jest zniewoleniem, ponieważ zabroniono nam zgromadzeń robić i tak dalej. Czyli oni uważają, że system jest dużo lepszy niż absolutne rządy, a my uważamy, że on jest totalitarny, że nas ograniczają. I na tym bym chciał, proszę Państwa, skończyć. Ja jeszcze na koniec przypomnę Państwu może wymogi, jakie trzeba zrobić, żeby ten Sejm do końca był legalny. Więc tak, musi być wybór marszałka, powinno być odstukane laską, jeżeli coś Państwo chcą, musimy zasymulować, musi być laska, jakieś didaskalium, tylko utensilium musi być, musimy uderzyć 3 razy, żeby rozpocząć. Tak, to jest taki zwyczaj, o właśnie, może być tego typu, że przyjmiemy, że to jest laska. Bardzo się cieszę, że... Jak Pan ma na imię? To proszę nam dać tę laskę, wypożyczyć. No musimy tak zaczynać, ale proszę Państwa, no chyba wszyscy tak zaczynali, to jest polska tradycja, właśnie, ludzie tego nie ma, więc my nie możemy tej tradycji, tej jakby symbolicznie... I teraz, proszę Państwa, żeby to się zamknęło, co trzeba zrobić, jakie warunki trzeba spełnić? Więc musi być mądry marszałek, prawda, który udziela głosu. Ja mogę Państwu jeszcze powiedzieć na pytania i tak dalej, ale na końcu musi to być spisane w formie diariusza, dlatego się nagrywa i musi być promulgowane. Promulgowane, to znaczy, że to trzeba dać władzy wykonawczej. Czyli trzeba to ogłosić w dzienniku urzędowym, nie wiem czy Państwo wiecie, ale jest taki dziennik urzędowy w wojewody, to mało kto wie. I trzeba mu to wysłać, ten listem polecam, żeby on to wpisał elektronicznie. On to ma obowiązek wpisać. Jest ustawa na ten temat i to jest pierwsze, tak. Trzeba to wysłać premierowi, który odpowiada, że inny urzędowy ustaw. Znaczy oni teoretycznie mogą odmówić wpisać, ale to trzeba zrobić. Jest metryka koronna, czyli ja poprowadzę metrykę koronną, to jest przerwa oczywiście od czasów rozbiorów Polski, metryki koronnej nikt nie prowadzi od tego czasu. Metryka koronna polega na tym, że wszystkie dokumenty król z kanclerzy wpisywał. Metryka, jak sama nazwa mówi, kiedy dokument przyszedł, kiedy wyszedł. I ta metryka koronna był nasz patent, ja tu mam cały artykuł na ten temat, między innymi były tam wpisywane wszystkie diariusze sejmowe i tak dalej, i tak dalej. Czyli reasumując, żeby Sejm był ważny, nie tylko go trzeba w sposób ważny zwołać, ja to oświadczam swoim tutaj obecnością, że jest ważny, zwołany i ja to oświadczam, że zwołujący jest reprezentowany, więc też jest ważne. Jest więcej niż 3 osoby, też ważne. Miejmy nadzieję, że to są osoby, które są z tej ziemi żywieckiej, więc to też jest ważne. I będzie ważne, jeżeli się zakończy, i będzie ważne, jeżeli z tego sporządzimy diariusz sejmowy, czyli kto mówił, po nazwisku i imieniu. Nie ma, proszę Państwa, więc ja bym chciał, żebyście Państwo później, czy po kolei, ktoś będzie zabierał głos, żeby się przedstawiał wyraźnie, ja muszę zapisać to. To jest tak zwana rejestracja posłów. Państwo jesteście w tym momencie, zabierając głos, jesteście posłami tej ziemi, ale nie posłami w sensie pełnomocnikami, tylko jesteście posłami w sensie reprezentantami tej ziemi, że mówicie w imieniu tej ziemi. Bardzo bym prosił, żeby tak używać takich zwrotów, że to jest sejmik ziemski i ja mieszkający tu na tej ziemi chcę coś powiedzieć na ten temat. I teraz w którą stronę mówicie? Ten układ przypomina dawne sejmiki, to Państwo widzicie, gdzie mówi się do środka. Nie ma tu adwersarzy. Adwersarze możecie być Państwo między sobą. Ktoś wyjdzie, coś powie, a drugi będzie kontrował, tak? Bez pro i kontra załóżmy. Ale marszałek nic do tego nie ma. Tu nie ma rzuconych tez, nie ma rzuconych sformułowań.
problem polega na tym, że państwo mówicie, wszystko się rejestruje. Marszałek sprawy powinien skonkludować wypowiedź. Każdą wypowiedź powinien skonkludować, o co autor ma na myśli, żeby było, pani powinna, czy pan powinien potwierdzić, tak, o to mi chodziło. Jeżeli na przykład ktoś mówi sobie mostu i drogi, to czy panu chodziło, że trzeba go zbudować? Tak, mi to o to chodziło. Musi być wyraźna konkluzja. Zauważcie, że Unia Europejska przyjęła taki system, ponieważ prawo nasze się rodzi z dołu. Nie liczcie, że my tu przyniesiemy ustawę, a państwo będziecie głosować. Nie, nie, nie. Prawo się rodzi z dołu. Ponieważ ktoś to będzie czytał, ten wiersz chce wiedzieć, co kogo boli na ziemi żywieckiej. Czyli prawo powstaje z dołu. Są oczywiście debaty, są problemy i są uchwały. Możecie państwo przegłosować uchwałą, na przykład marszałek zaakceptuje porządek obrad, przedstawi porządek obrad, na przykład in vitro na tej ziemi, na przykład gender na tej ziemi. Czy państwo, teraz jeżeli państwo przegłosujecie, w Sejmie Szlajewskim liczy się jednomyślność. Jednomyślność lub zdecydowana większość. Nie ma, że jednym głosem się przeważyło, to jest Sejm plebejski, ten na wiejskiej, to tak robi. My robimy jednomyślnością. Jeżeli nie ma zdecydowanej większości, to sprawę się odkłada, to nie jest przesądzone. Jeżeli nie ma nikogo przeciw, to znaczy jeżeli ktoś mówi na przykład, że czy marszałkiem ten, to jest aklamacja, czyli przyjmujemy jednomyślnie daną uchwałę czy decyzję, prawda? Na przykład będzie porządek obrad, czy państwo przyjmujecie taki porządek obrad? Państwo powiecie, nic nie powiecie, co oznacza, że przez aklamację domniemywa się, nie ma głosowania. Ale musimy przejść na zupełnie inny szczebel, po to nagrywam, żeby pokazać tym sejmom partyjnym, że tu nie ma, że ja dzierżę państwa czterech, pan dzierży poprzez jakieś prawo kaduka, czyli dyscyplinę partyjną tych czterech, prawda? A jeszcze dwóch tam ktoś inny kontroluje posłów na małych lejcach. Tak nie jest. W Sejmie Szlacheckim jeden głos się liczy, jeden argument się liczy. Dlaczego? Bo prawdopodobnie ten jeden człowiek może być najmądrzejszy z nas. I on, jeżeli coś powie za albo przeciw, może przesądzić o całości, prawda? A jeżeli powie sprzeciw, czyli weto, to musi być to odnotowane, bo to będzie odnotowane, bo jest zrejestrowane, i musimy się nad tym wetem pochylić, czyli przegłosować to weto, tak? Bo to jest jakby dalsze ciągu, bo najpierw liberum veto to zrywało wszystko, ale potem było veto zastosowane w ten sposób, że to veto, ponieważ ten sejmik jest konfederacyjny, to znaczy nie obowiązuje veto, jeden sprzeciw, ale to nie oznacza, że on nie jest ważny. Tylko trzeba zarejestrować i przedyskutować ten problem, dlaczego ktoś wetuje, jakie on ma argumenty. Ponieważ my działamy w myśl zasady jednomyślności. Tak działa w tej chwili ONZ, prawda? Niektóre gremia działają w myśl jednomyślności. Jest 12 i jeżeli jest jedno weto, nie przechodzi, prawda? Nawet w Unii Europejskiej są pewne decyzje podejmowane jednomyślnie. One mają zdecydowanie większą wartość niż u nas w Sejmie nie ma.